Przez najbliższy czas mieszkańcy Ogrodzieńca i okolic będą musieli zmagać się z utrudnieniami w ruchu drogowym. Wszystko za sprawą wielkiej inwestycji, przed którą stanęło miasto. Po raz pierwszy będziemy zmagać się z przebudową dwóch dróg wojewódzkich na terenie Ogrodzieńca. Jedna to bardzo uczęszczany szlak z Częstochowy do Krakowa, a drugi również szlak często uczęszczany z Dąbrowy Górniczej w kierunku Pilicy, a dalej do Kielc. Stąd też spodziewamy się bardzo kłopotliwych sytuacji dla kierowców. Chwilowe utrudnienia to cena, którą trzeba ponieść w celu poprawienia komfortu jazdy. Zadanie, które będzie prowadzone przez województwo śląskie, a właściwie w jej imieniu działający zarząd dróg wojewódzkich, to przebudowa skrzyżowania klasycznego, takiego jak jest w tej chwili, w skrzyżowanie typu rondo o trzech wlotach. Rondo będzie posiadało w miejscu przecięcia się dwóch głównych dróg wyspę o średnicy 9 metrów, a wokół tej wyspy dwa pierścienie po 3 metry. W obrębie samego ronda pas będzie wynosił około 5,5 metra. Dwa pasy dojazdowe drogi to dwie jezdnie po 3,5 metra. Technologia budowy tego przedsięwzięcia zakłada 4 etapy. Burmistrz prosi wszystkich użytkowników ruchu drogowego o rozwagę i cierpliwość. Jakoś sobie musimy poradzić, jak przy każdej inwestycji drogowej, dlatego też ten materiał, który realizujemy w tej chwili za pomocą ITV Region, to informacja dla użytkowników dróg, dla naszych mieszkańców, aby jeżeli jest to możliwe, starali się to skrzyżowanie omijać, być może korzystając z dróg i objazdów. Natomiast jeżeli tutaj już się znajdą, niestety się trzeba przygotować na sterowany sygnalizacją świetlną wahadłowy ruch i okresowe zamykanie ruchu na potrzeby przejezdności. Ale całość jakoś musimy wykonać. Finał inwestycji planowany jest na koniec roku.